Siemanko, z nami Piotr, kurwa. Dzisiaj witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak, chyba po dwóch latach czy po roku, w sumie już nie pamiętam, ruszamy coś z 019. Nareszcie wziąłem się za nie i ogólnie przepraszam, że dawno mnie nie było, może z 2-3 tygodnie. Cicho. W sumie też chory byłem i tak wiadomo. I pokażę, co się ogólnie dzieje i jakie plany dalej. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. No, za ten czas, jak mnie nie było, to na praktykach robiłem sobie. I tak, zacznijmy od tego. Głowica. Nie wiem, czy pamiętacie, czy o czymś gadałem. Wyrwałem mi świecę i tam się bawiłem i zrobiłem na 12 mm tę świecę i znowu ją wyrwało. Tak. Zrobiłem to. Została dotoczona, dotoczyłem w sumie samemu, to było to bardzo proste. Nie wiem, nie ma fokusu, ale jest tu lejka dotoczona. Zostało rozwiertane na 14 mm. Gwint 14 na 1. Później tulejka też 14 mm. Średnica wewnętrzna było 10 i nie wiem w sumie, jaki to był gwintownik dokładnie, ale pasuje wszystko fajnie. Co jeszcze? No, tulejka została po prostu napunktowana, żeby się odkręcała. Jest wszystko gites, więc luksusowo. Dobra, dalej, no, nudziło mi się i zacząłem coś robić przy 019. I tak, tutaj mam kupioną, trochę skrzyni kupiłem już. Tutaj mamy, o, tego nie miałem. O, kupiłem. Zębatka nie z tego jest, się tam ogarnie. Mam w ogóle dwa wodziki. Skrzynię całą w sumie już mam, bo musiałem kupić jedną rzecz. Zaraz wam powiem, co to było, tylko nie wiem, gdzie to jest. Jedną część taką kupowałem. O! Dobra, o! Tego nie miałem, bo tutaj było, jak pamiętacie, urwane. O! Teraz mam tu używaną. Jest w takim samym dobrym stanie dosyć. No. To jeszcze wodzik. W sumie trochę był to głupi pomysł, bo w sumie mogłem sobie naprawić ten wodzik. Nie, to nie ten. Tego kupiłem za 30 zł. O! Ten tu ma taki lekki luz, jak widzicie. Znaczy, no lekki, no nie jest lekki, no. Ale tu wystarczyło zgrzewa zrobić. Ja tak mam w komarku zrobione. Też do niego za chwilę przejdziemy. Tak mam zgrzewa zrobionego, bo nie miałem dostać nigdzie takiego wodzika. Jest zgrzew i trzymie mocno. Więc tego sobie raczej naprawię też przy okazji i się go sprzeda. O, tutaj jest to stara część. O, widzicie, to jest urwane. To na złom pójdzie raczej. Bo z tego nie ma co zbierać. Dalej, kupiłem automat i nie ma tutaj sprężynki, będę musiał jakoś podpasować, bo tutaj jest sprężynka, bo nie zmienia. Ogólnie fajny jest ten bardzo automatu, nie jest w ogóle wyjechany, więc jest spoko. On chyba nawet nie wiem, czy on coś pojeździł, bo tu żadnych śladów od łańcucha nawet nie ma, więc jest konkret. W sumie nawet nie wiem, ile on mnie kosztował, chyba ze 100 coś, 120 może, ale zobaczymy, co dalej. Pamiętacie, miałem cylinder za 30 zł wystawiony nawet. No, wracam. No to tak, zrobiłem tego szlifa. Udało mi się zmieścić w trzecim szlifie. Zrobiłem trzeci szlif. Jeszcze nie mam głowicy, będę raczej nową kupował, albo gdzieś używkę w jakimś fajnym stanie ogarnę. Trzeci szlif. Jest taki problem, że mało luzu trochę zrobiłem, bo jest równo 38,75. A powinno być tak 38,80, żeby to było 500 luzu właśnie i to jest na równo zrobione, więc raczej jeszcze honownicą na sucho przejadę, żeby to ogarnąć fajnie. No, bo jest zrobione, tutaj widzicie, takie niefajne te wyszły. To się jeszcze poprawi oczywiście. Przynajmniej za darmo mam zrobiony szlif, jakiś plus. No, odkopałem kartery i tak, muszę iść do spawania z tym. I, bo tutaj, o, tu jest wyłamane i tutaj jest wyłamane, o, i to trzeba będzie wszystko porobić. Kartery będą szkiełkowane też, o, widzicie, się bardzo ładnie świecą, dlaczego? Zostały splanowane. Powiem tak, luz, jak oba dwa kartery składam, to jest może znikliwy, powiem tak. Jak skręcę, to nie ma prześwitu żadnego, więc jest gites. Zrobiłem ładny szlif dosyć, o. Tutaj, o, drugi kartel.
no, też zrobiony i po prostu jest luksusowa teraz. Spróbujemy złożyć go na samej uszczelce, myślę, że się uda. Jak nie, to się silikon uda. O, tutaj też zostało spanowane. Tu jest w ogóle zarąbiście bez, może nie wiem ile, bardzo mało, może z 1/100 coś nierówności. Tu też sobie to spanowałem, bo tu też było krzywo. Tutaj mamy o takie napunktowania i to mi się nie podoba. To sobie raczej papierkiem przejadę i jak będzie trzeba, to się może skanować w klej czy coś takiego. Dobra, podłożę. No. To robiłem, co szło. Coś dzieje z motorkami. Tym jeżdżę, jest Gites. Ogarek w sumie od listopada stoi, sobie światło ogółem. Komarek. Jak ktoś nie widział nowa foto na Instagramie, byłem sobie przejechać. Powiem tak, trochę słabo, bo mocy nie ma. To się jeszcze ogarnie. I drugim problemem jest zawieszenie, to jest tragedia po prostu, to zawieszenie. I nie wiem, czy będzie widać, ale jak macie tutaj te wahaczyki takie z dwóch stron, to tutaj jest w środku tulejka i to się ciężko w ogóle wsadza. Tam będę to przerabiał na łożyska raczej, żeby wyeliminować pływający właśnie widelec, bo on cały będzie pływie. O! No i to raczej będę przerabiał, bo widziałem, że tak właśnie apkar robił. O, tu w ogóle jest dokręcone. No i będzie to jeszcze robione. Trzecim problemem jest stopka. Taki problem właśnie, że jak cały ten dół był ucinany i wszystko było robione, to spasowałem właśnie kółko z kółkiem od ogara. I taki problem, że one jest mniejsze i teraz mi po prostu jak chcę do tyłu sobie odjechać, to po prostu mi kleszczy się stopka z tym, z kółkiem. Ale do przodu da się jechać. Elektryki jeszcze nie zrobiłem, ale będzie w trakcie robiona. No. To tyle, no. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie suba, lajka, dzwonka, szczelcie. Tutaj, cześć, yo.